Jesteśmy tu jako przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej. Chcieliśmy Państwu przedstawić aferę gruntową, czyli tak zwaną aferę na poddzierżawę. W związku z tym, że wszyscy w trójkę byliśmy na 4 kontrolach w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, chcieliśmy przedstawić wnioski wynikające z tych kontroli. Jak wiecie Państwo, rząd PiS-u, jak wydaje się być, nie może obejść się bez afer gruntowych i takowa afera też się pojawiła. W 2016 roku PiS, wprowadzając ustawę o zakazie sprzedaży ziemi, obiecywał, że bezwarunkowo ziemia rolna będzie trafiała dla powiększania gospodarstw rolników w gospodarstwach rodzinnych. Miała ona służyć, ta ustawa, temu, żeby rolnicy mogli swoje gospodarstwa powiększać za pomocą dzierżaw ziemi rolnej w swojej gminie. Ale na tym skończyły się wszystkie obietnice. Po naszej kontroli widzimy, że były to tylko puste słowa, a proceder poddzierżaw jakby się rozwija na coraz większą skalę. Przytoczymy Państwu dzisiaj 3 przykłady, w których w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa wydano pozwolenia chyba pierwszy raz w historii na urzędnicze łamanie przepisów i na niekonsekwencje w ustawie o ochronie ziemi rolnej. Pierwszy przypadek to przypadek pana wiceministra, byłego już wiceministra Norberta Karmarczyka. W Małopolsce głód ziemi jest powszechnie znany. Średnia gospodarstwa to 4,22 ara. W 2020 roku starszy pan, którego dzierżawa się kończyła, złożył informację, że już przestaje być dzierżawcą, nie ma siły, nie będzie dzierżawił ziemi. I to od 2020 roku zaczyna się historia, w której brat pana ministra Norberta Kaczmarczyka wszedł w posiadanie poddzierżawy 141 hektarów. Na nasze pytania i nasze dokumenty, które sprawdziliśmy, od 2017 roku nigdy żaden wcześniejszy zarząd ani dyrektor nie wydał zgody na poddzierżawę tak dużej ilości ziemi w osobie, która ani nie jest związana rodzinnie, ani nawet nie mieszka w tej gminie. Rodzina pana wiceministra Kaczmarczyka nigdy nie mogłaby startować nawet w przetargu do dzierżawy tej ziemi, ponieważ po pierwsze nie mieszkają w tej okolicy, a po drugie takie duże obszary ziemi byłyby podzielone i rozdzielone między rolników mieszkających w tej gminie. Wyraźny był nacisk polityczny i zupełnie przypadkiem Zjednoczona Prawica kupuje sobie głos w Sejmie do głosowania właśnie pana, jednego z członków Solidarnej Polski, pana ministra Kaczmarczyka. To nie tylko to, że została to pierwszy raz w historii wydana taka decyzja. Rodzina pana ministra Kaczmarczyka nadal dysponuje 141 hektarami. Mimo tego, iż pan Kaczmarczyk stracił stanowisko, to dochody i możliwość korzystania z tej ziemi nadal została w rękach jego rodziny do 2023 roku. To tylko pierwszy przypadek. Pan poseł Plocke opowie nam o drugim przypadku. Szanowni Państwo, kolejnym przykładem, który żyje w świadomości opinii publicznej, to afera opolska, która przede wszystkim odkrywa, w jaki sposób działają osoby publiczne na rzecz, krótko mówiąc, wyłudzenia ziemi państwowej na rzecz rolników. Z tym, że ziemia dla rolników to hasło, pod którym się kryją działania osób, dla których ma być przeznaczona ziemia. Myślimy tutaj o osobach prawnych. I chciałbym zwrócić uwagę na działalność asystenta, a dzisiaj już byłego asystenta pana wiceministra Kowalskiego, który w sposób, można powiedzieć, nieuprawniony prowadził działania zmierzające do podziału ziemi państwowej, która miała pochodzić od spółki Top Farms z Głubczyc. Przypomnę, że Ta firma, Top Farms, ma zagwarantowaną umowę dzierżawy do końca 2023 roku. To jest 10 000 hektarów. I ta firma nie skorzystała z przepisów ustawy z 2011 roku, która umożliwiała wykup 70% dzierżawionej ziemi pod warunkiem przekazania 30% tej ziemi do Skarbu Państwa, a ośrodek krajowy albo wcześniej Agencja Nieruchomości Rolnych miała możliwość tę ziemię rozdysponować. Chodzi o to, że nie może być tak, że osoby fizyczne będą dysponować ziemią państwową. Od tego jest uprawniona agenda rządowa, którą jest na dzisiaj Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Chcę też zwrócić uwagę, że z odpowiedzi na naszą interpelację, którą złożyliśmy wspólnie z panią poseł Dorotą Niedzielą, wynika, że do końca 2033 roku przestaje obowiązywać 225 umów dzierżaw i ziemia z tych umów dzierżaw trafić ma do Skarbu Państwa. Jest to ponad 137 000 hektarów. Warto o tym pamiętać. I ta ziemia winna decyzją Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa powinna być rozdysponowana wśród rzeczywistych rolników. Natomiast obserwujemy, że działania, które podejmowano na Opolszczyźnie, miały w sposób nielegalny ten proces przyspieszyć. Handlowano ziemią, która jest użytkowana przez prawowitego dzierżawcę, czyli przez firmę Top Farms. Nie ma na to naszej zgody. Natomiast też chcemy wiedzieć, jakie będą propozycje Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa po ewentualnym przyjęciu ziemi na rzecz Skarbu Państwa. Czy osławione, i chodzi już w opinii publicznej, pojęcie centrów produkcji rolniczej, czy to nie będzie powrót do byłych państwowych gospodarstw rolnych? Dziwnie nam to wszystko wygląda. Chcemy zwrócić uwagę także, że będziemy dalej się tą sprawą zajmować, bo dzisiaj na tej konferencji mówimy o 3 przypadkach nagannych, niezgodnych z prawem, sprzecznych z prawem. Będziemy dalej tą sprawą się też zajmować w innych oddziałach terenowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Dziękuję. Ja tylko chcę jeszcze Państwu pokazać 2 dokumenty, którymi dysponujemy. Jeden dokument to zgoda na poddzierżawę 141 hektarów w Małopolsce, o którą wystąpiła dyrektorka oddziału terenowego w Krakowie do Warszawy, do centrali. Proszę Państwa, każdy, kto próbował cokolwiek załatwić w KOWR-ze, wie, że droga służbowa KOWR-u trwa tygodniami, a może miesiącami. Proszę Państwa, dyrektorka sama przyjeżdża do Warszawy, przywozi pismo, a zastępca dyrektora wyrażający zgodę na dzierżawę 141 hektarów podpisuje na tej wniosku bez uzasadnienia, akceptuję. Sprawdziliśmy również wszystkie umowy, wszystkie pozwolenia, które wypisał pan Wojciech Kędzia, zastępca dyrektora. I w żadnej, którą on podpisał, nie było sytuacji, w której nie byłoby uzasadnienia takiej decyzji. Nie było takiej sytuacji. Jedyna, którą podpisano, akceptuję, i to była jedyna rzecz, którą pan dyrektor zrobił. Przypuszczalnie pani dyrektor oddziału KOWR-u w Krakowie przyjechała do Warszawy i w sekretariacie otrzymała pozwolenie, wracając i tego samego dnia podpisując umowę poddzierżawy. Proszę Państwa, to jest złamanie wszelkiego rodzaju procedur. Nie ma takich możliwości, żeby nie uzasadniać, dlaczego w Małopolsce, w której średnia gospodarstwa jest 4 hektary, a wydzierżawia się 34-krotnie większą ilość ziemi, bez uzasadnienia z podpisem akceptuje. I proszę Państwa, 3. przypadek, który też mamy dokumenty i który sprawdziliśmy. Szanowni Państwo, to jest 3. przypadek, to jest afera gruntowa w Wielkopolsce. W mojej gminie, w mojej rodzinnej gminie, gdzie się wychowałem, urodziłem, w gminie Pniewy, Szanowni Państwo, ponieważ spółdzielnia produkcyjna Lubosina, której, Szanowni Państwo, uwaga, prezesem jest niezrzeszony poseł Zbigniew Eichler także uzyskała zgodę na poddzierżawę 300 hektarów gruntu. To jest bardzo duża ilość ziemi, bardzo dobrej ziemi, gdzie w Wielkopolsce, tak jak i w Małopolsce i w innych terenach, jest wielki głód ziemi, ale niestety ta ziemia nie trafiła do rolników. Ta ziemia trafiła do spółdzielni na poddzierżawę, której prezesem jest poseł Zbigniew Eichler, poseł niezrzeszony, ale który przecież, jak wszyscy szanowni państwo dobrze wiemy, wspiera rząd Prawa i Sprawiedliwości, głosując ręka w rękę z Jarosławem Kaczyńskim w najbardziej kluczowych ustawach. Ale szanowni państwo, ze względu też na tą sytuację, która się wydarzyła w Małopolsce, sprawa brata ministra Kaczmarczyka, rolnicy z mojej gminy, z okolicznych miejscowości zaczęli bardzo stanowczo protestować. Zaczęli protestować i głośno krzyczeć, jak to jest, że rząd Prawa i Sprawiedliwości obiecywał, że ziemia trafi w wolnych przetargach na wzmacnianie gospodarstw rolnych, nie trafia na te przetargi, tylko trafia w ręce spółdzielni, której prezesem jest poseł niezrzeszony, głosujący razem z Prawem i Sprawiedliwością. To jest rzecz absolutnie skandaliczna i szanowni państwo, ci rolnicy, oczywiście to jest bardzo trudna dla nich sytuacja, ale wielokrotnie zgłaszali się, między innymi też dysponujemy takimi pismami, mailami, między innymi do Jarosława Kaczyńskiego, po to, aby w końcu, tu też jest pismo rolników z Małopolski, ale takie samo pismo było kierowane do Jarosława Kaczyńskiego, które dokładnie przedstawiały tą aferę gruntową wielkopolską. I szanowni państwo, żeby była jasność, żadnego odzewu, ale gdyby nie wolne media, gdyby nie praca parlamentarzystów, gdyby nie protesty rolników, gdyby nie nasze tak naprawdę kontrole w KOWR-ze, na pewno ta sytuacja zostałaby zamieciona pod dywan i cały czas te 300 hektarów byłoby na zasadzie poddzierżawy cały czas najprawdopodobniej w rękach tej spółdzielni. Ale co się okazuje, szanowni państwo, bo to jest rzecz absolutnie, o którą trzeba dopytywać. Ta umowa poddzierżawy na, szanowni państwo, na 300 hektarów, jeżeli chodzi o spółdzielnię produkcyjną Lubosina, której prezesem jest pan poseł Zbigniew Eichler, ta umowa na poddzierżawę została zawarta na 49 dni. Żeby była jasność, szanowni państwo, czy znacie jakiekolwiek uprawy roślinne, które mogą w tym czasie wyrosnąć? To jest oczywiście absolutnie niemożliwe, więc tu mamy też wiele informacji i wiele znaków zapytania, które prowadzą nas do pytań, czy właśnie w związku z tym, że ta poddzierżawa była tak naprawdę zawarta tylko na niecałe 2 miesiące, czy to nie był przygotowywany proces pod to, aby dalej ten grunt można było przejąć na zasadzie podpisania kolejnej poddzierżawy. Dzięki tym protestom, dzięki kontrolom doszło do sytuacji jednej, część tej ziemi, 150 hektarów, już nie jest w użytkowaniu RSP Lubosina, tylko ona przejdzie pod przetarg, który na początku przyszłego roku zostanie zorganizowany przez KOWR. Dzięki temu część rolników indywidualnych z gminy Pniewy i okolic po prostu będzie mogło powiększać swoje gospodarstwa. Ale chcemy, szanowni państwo, powiedzieć jasno i stanowczo, nie ma zgody, nie ma naszej zgody na jakiekolwiek działania mające służyć temu, że ziemia, która powinna trafiać do rolników indywidualnych, gdzie często mówił o tym prezes PiS Jarosław Kaczyński, tak naprawdę trafia do swoich. Trafia do osób, które wspierają rząd Prawa i Sprawiedliwości, są rodziną, znajomymi albo osobami, które po prostu dzięki tym układom i dziwnym powiązaniom z władzą te grunty otrzymują. Też chcieliśmy państwa zapewnić, za państwa też pośrednictwem, że będziemy bardzo mocno się przyglądać teraz tym gruntom, które pozostały w dyspozycji spółki Gałopol, która de facto jakby przejęła te grunty, które przygotował i gospodarował pan poseł Eichler. Będziemy przyglądać się temu i zrobimy wszystko, żeby w najbliższym czasie cała ziemia, która należy do KOWR-u, trafiła na zasadzie dzierżawy do rolników indywidualnych, a nie do znajomych posłów, polityków związanych z Prawem i Sprawiedliwością. Proszę państwa, podsumowując, 3 przypadki. Pierwszy, wiceminister Kaczmarczyk. Złamanie wszelkich procedur. Nigdy nie było zgody na to, by wydzierżawić jakąkolwiek ziemię, poddzierżawić ziemię nie z rodziny i nie z danej gminy. Drugi przypadek, przypadek, kiedy nagrano człowieka, który handlował ziemią, która miała iść na przetargi. I trzeci przypadek, proszę Państwa, niewiarygodny, poddzierżawia się 300 hektarów ziemi na 49 dni. Nie ma upraw, które można by posiać i zebrać w ciągu 49 dni. Wszystkie te przypadki mówią nam o tym, że jest to absolutna korupcja polityczna, do której używa się ziemi rolnej, po to tylko, żeby mieć większość sejmową. I z tego miejsca wzywamy pana ministra Kowalczyka do tego, by zrealizował obietnice, które dał nam na sali sejmowej 15 września, kiedy mówił, że dokładnie przeanalizuje, sprawdzi i wyciągnie konsekwencje z tego, co się wydarzyło w KOWR-ze dotyczącego ziemi i afery gruntowej. Wzywamy go także do stworzenia podstaw prawnych i uszczelnienia tego procederu, ponieważ wydaje się, że poddzierżawa stała się procederem. Poddzierżawcy nie muszą występować przede wszystkim w przetargach. Poddzierżawcy mają starą cenę jeszcze wcześniejszej dzierżawy, jeżeli chodzi o dzierżawę i płacą ją w takich niższych cenach. I poddzierżawcy są po prostu, są to wykorzystywane mechanizmy, żeby wykorzystywać duże części ziemi bez przetargów. I wzywamy pana ministra Kowalczyka do stworzenia przede wszystkim rejestru poddzierżaw, ponieważ kiedy na początku zwróciliśmy się o informację, ile w Polsce jest takich poddzierżaw, minister stwierdził, że nie ma takich informacji. Więc wzywamy go do stworzenia jasnego, przejrzystego rejestru poddzierżaw i dzierżaw. I ostatnia sprawa, w związku z informacjami i dokumentami, które mamy, zwrócimy się do organów ścigania i kontrolnych państwa, które sprawdzą jeszcze raz poprawność wszystkich procedur i pokażą w jawny i przejrzysty sposób, jak niekonsekwentnie i jak nieprawnie poddzierżawia się grunty w Polsce. Jeśli są jakieś pytania, to bardzo prosimy, jeśli nie, to bardzo dziękujemy. Dziękujemy bardzo.